Siema z tej strony, Wiktorowski, to z kolejnym odcinkiem z Rise of the Kings. Ja przepraszam, że tak późno, godzina 18 już jest. A ja odcinek nagrywam, ale nie mogłem, bo miałem tak powiedzieć, gości. Chyba dalej, słuchajcie, dzisiaj jest wojna, znaczy wojna o tron. I na razie PDC wygrywa. Więc zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Ten czerwony, taki czerwony przycisk wciśnijcie tam na dole, taki czerwony przycisk tam na dole i go wciśnijcie. Będziecie mogli mi pomóc. Właśnie ulepszyłem ten. Nie będę czytał tych wiadomości prywatnych, bo nie wiem, o co chodzi, ale nie będę czytał. Jeden z widzów prosił mnie, żebym nie pisał i nie czytał wiadomości, bo wtedy powinny być wiadomości czytowe na czacie, kreski i wszyscy to widzą. Więc... Dobra. To co? I słuchajcie, jest wojna królestw? Znaczy... Tfu, wojna królestw za tydzień, dobra. I o co chodzi z wojną o tron? No ogólnie... Wojna o tron, no to wiadomo, wojna o tron. Dobra. I tak, mamy fortecę i właśnie z PDC nas atakowali. Ogólnie... Ogólnie, jeżeli chodzi o... Kurde, Gwaneta znowu mam. Przepraszam. Ja pierdolę, kurwa, znowu sobie Gwaneta mam. Przepraszam, że przeknięcie, nie mogę tego wypikać. Bo... No mogę, ja nie mam tych rzeczy dostępnego. Hej, potrzebuję po 6 milion drzewa i żelaza na zamek C20. Kto może mnie wesprzeć z góry, dziękuję, moje położenie, dobra. A Dominika dzisiaj twój szczęśliwy dzień. Ja cię wesprę z wielką przyjemnością. Tak, dostaniesz tak. Żelaza dostaniesz trochę i dostaniesz trochę drzewa. Dobra, i co wysyła? Nie. No, wysłało jej. Dobra, miasta plebańskie. Wiecie co? Wczoraj, pamiętacie, atakowałem złą wizytę. Pamiętacie wczoraj, jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka wczorajszego, to szybko musicie wkliknąć mojego awatara i szybko to obejrzeć. Popatrzcie, widzicie? Atakowaliśmy Sanktuarium Wyspy Kości i wiecie co? Tu jest wzmocnione miasto i wiecie co? Udało mi się rozwalić mury akurat 5 minut po zakończeniu odcinka. Benek był ze mnie dumny i kazał mi jednego żołnierza wysłać i wiecie co? Straciliśmy ten władzę. Przejął chyba... AWW przejęła, później PDS, a na końcu Benek wyruszył z armią i złapał. I przejął. I patrzcie, chciałbym pozdrowić Benka. I jeżeli będzie to oglądał, nie wiem czy to on będzie oglądał, mam nadzieję, że będzie oglądał. I chciałbym bardzo mu podziękować za miejsce, stanowisko, patrzcie jakie stanowisko mam, burmistrza. Po raz pierwszy w moim życiu mam stanowisko burmistrza. Jest, po raz pierwszy. Więc bardzo się cieszę. Nie obleję tego stanowiska. Muszę go pilnować. No i ogólnie ten... królem zostanie Alfa pewnie. Alfa jak zostanie królem, to będzie przypał. Bo ostatnio się z nim pokłóciłem. Znaczy nie, po prostu był u nas na tym i... się ze mną kłócił. O, Alfa jest tym. Alfa, ty już wszyscy mają. Benedykt Pol, Gwarda Ziemi Polskich, Gwiezdne Wojny chciałem powiedzieć. Ja pierdziulę, dobra. Raport bitewny musimy popatrzeć. Raport bitewny, dobra, pierwszy raport. Mało mocy stracił Benek, dobrze. Szczegóły atakujące, dobra, obrona Klaudia. Zero martwych, zero rannych. Straty, lol. Ja wysłałem, czekaj, ile ja wysłałem w ogóle, dobra, Wiktorowski, zabitych, dobra, zabitych, czy zabitych, no i dobrze, zabitych, bo
Pamiętajcie, jeżeli gracie na przykład w jakieś gry strategiczne, to zabici nie wliczają się do strat, do pojazdów, tylko zabici. Czyli na przykład macie zabitych żołnierzy, a to się nie wlicza do strat i to jest właśnie dobre, bo debile będą atakowali i zabici będą ten. Czyli bo ilu wysłałem? Czekaj, ile było? Dobra, sprawdzimy tutaj od razu. Dobra. Ten GSP Benedykt, sprawdzimy, że mam 20. Te konie zaatakowali nas i ile poległych moich było? 0, 30, 80, 70. A ty? Nie. Ty zero mi poległo, ale fajnie. Dlatego biegajcie do GZP Gwardia Ziem Polskich, Armia Ucięcia i muszę się przywitać i muszę się przywitać z moimi przyjaciółmi. Widać po prostu przerwę, ale jeżeli na przykład nie chcecie dołączyć do GZP, to dołączcie do... Może być cicho trochę? Dziękuję. Przepraszam. I jeżeli na przykład nie podoba wam się GZP, no to... Możecie wypierdalać, bo GZP jest spoko. A jeżeli chcecie się na przykład pouczyć angielskiego albo niemieckiego, to dołączcie do jakiegoś niemieckiego sojuszu albo angielskiego. Na przykład do TFN, naszej rodziny. To jest chyba angielski, sojusz angielski, więc możecie po angielsku. Tylko musicie mieć 29 poziom zamku. 40, Boże, jaki głupi jestem. Dobra. I ten. I Benek był dzisiaj atakowany przez kogoś, nie wiem przez kogo. Dobra. To idziemy pomóc znowu. Posiłki. Ile brakuje? Nie, to. To czeczeńskie działo tak. Tak wypuszczę jeszcze trochę tych elfickich i. O! 30! A se użyjemy. Pamiętajcie, zawsze używajcie dopiero tam pod koniec ten, dobra. To wezmę służywie do 20, dobra. Nie zostało, dobra. Nie zapomnijcie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, bo chciałbym jeszcze do końca tego roku dobić 100 subskrypcji. A 1000 będzie 10 faktów o mnie i... Przepraszam. A na 100 tysięcy pokazuje twarz. Chyba wsparcie doszło. Ale co? Co już? Czekaj, muszę spalić szczegóły wojska. Na 10 tysięcy danych, przepraszam, mała przerwa. Dobra, witajcie po krótkiej przerwie. Kamirot, Wiktor PL, Dominika 2, Lel Jacke, Klaudia, Benedykt Pol. Kto? Benedykt Pol. Jak to dumnie brzmi. Benedykt. Benedykt Pol. Jak to fajnie brzmi. Tak dumnie. No i uprzem. I słuchajcie, jest. Wiem, że niedługo, w następnym tygodniu wleci nowa seria z nowej gierki, którą już mam, ale wam jej nie zdradzę. Mogę wam powiedzieć, że jest podobna do LoLa. Jest podobna do LoLa, znaczy nie jest w ogóle podobna do LoLa. Może 80-20% jest podobna do LoLa, ale sama rozgrywka, ogólnie dzisiaj pierwszy raz zagrałem sobie w nią. To normalnie, Boże, jak zobaczyłem, jaka ta rozgrywka jest, to normalnie to nawet do LoLa nie jest podobne. To nawet nie jest do LoLa podobne. No. O Boże, jakie to zobaczyłem. Ale podobna do LoLa jest. Dobrze się tak da grać jak w LoLu, więc Free Fire. Pamiętacie,
1000 subskrypcji, znaczy 1000 subskrypcji polecę Free Fire i 20 łapeczek w górę pod filmem z Free Fire ostatni odcinek. I może się zastanowię i wlecie jakiś odcinek z Free Fire'a. Więc to mam tutaj, gram dalej. Czy jest w ogóle aktywny, bo nikt mi nie odpisuje, a pewnie czasu nie ma. O, Benek jest aktywny. Benedict Paul. Ja do niego mówię Benedict, a nie Benek, bo Benek to taki. Benek to taki skrót. Benedict Paul jest aktywny. Kto jest jeszcze? Victor PL. I Lej. A zresztą. Lejade. Powiedzmy, że to jest Leja z Gwiezdnych. Że to jest Leja z Gwiezdnych Wojen, będę na nią mówił Leja. Ile ja? U nas jest kto aktywny? Wojtek 28, Grigmasch i Rod Wirowski. Bo Wiktorowski nie mogłem, ponieważ było zajęte. Ktoś. I Rod Uzel. Rod Wiktorowski było zajęte. Wymyślałem Wirowski. Ale oni mówią, powiedziałem, że dopisali Wiktorowska albo Rold w ogóle, panie, cześć wszystkim. Chyba nikt jeszcze do mnie opisał. O, mam tutaj armaty piękne. Ja byłem kiedyś tutaj, ale nie ma tutaj żadnych degeneratów, których nie można palić. Jest Jaren Joker. I dobrze, że ten... O, ktoś łączył nowy? Un de Taker. Dobrze, że on ten. Dobrze, że on pousuwał tych, co byli nieaktywni. Co? Bo tak mnie na chwilę tak zdjęło. Czyżby Benedict? Jego drugie konto to właśnie Undarakatker. Nie wiem, zresztą tego co był 5 dni temu. Nie, to jest niemożliwe. Boże, ja pierdziule. Będą mi pisali teraz przecież nagrywki. Masz Reblosa. Mam dębór. Mam wysoki chuj. Dobra, wali takich przyjaciół. Czy w ogóle znajomych. Ja mu dam kurde. Chutko w Polsce skończyłem tam. Masz Rebrosa, no. Będzie to chciał ode mnie. Pracę domową będzie chciał. Będzie chciał. No to powiem, masz Rebrosa. Masz Rebrosa, no. Ja mu powiem. Kurde. Chyba odzyskał. Co do odzyskania nic nie mamy. Nikt nie idzie do Baldy z aktualnym. Szkoda. Jack Sparrow. Chciałbym mieć już zamek level milion. Kurde. Benek ma najlepszy zamek, bo... No ja pierdziule. Co sobie jajca robisz? Jakiś homo sapiens będzie nas atakował. A, gwardek. Co? Jest, a bez głowy ma. Ale ham jeden. A, dobra, bo... Patrzcie i wygramy to na 100%. Patrzcie, jak to wygramy. I patrzcie na mój znacznik ludzi. Patrzcie na to. Patrzcie, aha, w ogóle mi spadło, kto wygrał. Udana obrona, bang, bang. Minus siły Benedicta, 131. Ghost Marka. Milion. O, ale mi przykro, typie. Ale mi przykro, że... Milion mocy nie da. Patrzymy, ile rannych mamy. Ile mam rannych? Nie mam rannych! O, nie! Jest! Jestem hardcore. Dobra. I nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Łapeczce w górę. I to zakończymy na... I to jest właśnie Wojna Króla z Chciałbym, żeby GZP było przynajmniej... Był Benek raz królem. Ale to w tamtym roku chyba.
coś takiego. Był królem, ale tylko to, więc wbijajcie do sojuszu. GZP Gwardia Ziemi Polskiej. Ja się z wami żegnam. Zobaczymy w następnym odcinku. I oczywiście żegnam z wami. Cześć, pa, pa!